siemaneczko, siemaneczko, dobry wieczór, zwał jak zwał. No i co, sobota wieczór, 18.30, trzeba swoje zrobić, odbębnić. Dzisiaj tylko jeszcze półtorej godzinki, 40 minut zrobić tlen, czyli 20 minut zrobię orbitreka, 20 minut aerobajka, porozciągam 5 minutek, potem 5 minut z jedynką, 5 minut z dwójką, 5 minut z trójką, skakankę z jedną rundkę, brzuszka troszeczkę i koniec. No może jeszcze drabinki delikatnie sobie zrobię, dwie rundki na drabince. No i weekendzik zakończony, wrócić sobie do domu, wskoczyć do sauny, do jacuzzi poleżeć, koło 21.00 w sobotę zakończyć, telewizor, dobry browarek. No i trzeba brać się za robotę, cholera, nie chce się. Sok z gumi jagód dopiero mi dojedzie, ten mój Erwajlewek dopiero dojedzie w poniedziałek, zadzwoniłem do chłopaków, a tutaj jeszcze mi zostało takiego pampa mam przedtreningowego, więc też jest dobre, ale to jest taki słabszy troszeczkę. Dla mnie to jest jak dla byka kartofel. Ja sobie muszę wypić takie ze dwa. Dopiero może trochę rusza, człowiek jest taki zamulony czasami, żeby się rozbujać, to trochę takiego wynalazku potrzebuje. No to są akurat przedtreningowe takie witaminy, później od razu w międzyczasie jeszcze, jak pytać czasami o reanimatora, BCA, to już później po treningu takie wszystkie, no to zawsze tutaj u mnie na sali treningowej leży to sobie, więc dobra, drugiego lufkę walnąć sobie, pampa, no i jedziemy. Rozgrzeweczka 40 minut, dobrego tlenu sobie zrobić, tętno 140, 150 maksymalnie, drabinki, ciężarki, tak zwana walka z cieniem, rozciąganie, oczywiście mięsień piwny i koniec. Więc cóż, moi drodzy, miłego weekendziku, niedziela odpoczynek, zero trenowania, czasami coś dla ciebie też się należy, więc co, bierzemy się za robotę, no to co, jedziemy, jak ja to zawsze mówię, samo się nic nie zrobi, samo to, nawet jak bebząc chcesz mieć duży, to musisz się nazłopać piwa, najeść się i dopiero urośnie, więc miłego weekendziku, biorę się za robotę.